Walka o przetrwanie, tak traktowane było przez piłkarzy, trenerów i działaczy dzisiejsze spotkanie Pogoni z Bełchatowem. Emocje związane z tym meczem zaczęły się jednak długo, długo przed jego rozpoczęciem. Wszyscy wspominali walkę o utrzymanie w lidze w sezonie 95-96, kiedy to Bełchatów wygrał na własnym stadionie 2-1 i do drugiej ligi wówczas spadła Pogoń. Po tamtym meczu szczecinianie sporo mieli jednak pretensji do sędziego tamtego spotkania Mirosława Milewskiego i kwalifikatora Alojzego Jarguza za stronniczość i wykartkowanie graczy Pogoń. Zdobywca zwycięskiej bramki w tamtym spotkaniu Jacek Berenstein nie pamiętał jednak dziś o wydarzeniach sprzed 3 lat i pomocnik z Bełchatowa koncentrował się tylko na dzisiejszej batalii o utrzymanie. Myślę, że trzeba też strzelić bramkę i wywiesić przynajmniej jeden punkt, a my chodzimy na boisko po to, żeby walczyć i ten punkt chcemy tutaj zdobyć, a może uda nam się 3. Bełchatowianie przystępowali do tego spotkania w najmocniejszym składzie, no może z jednym tylko wyjątkiem, bowiem trener Marek Pochopień po konsultacji z Orestem Lęczykiem zadecydował, że w tym meczu nie wystąpi w jego zespole eks-szczecinianin Marcin Kaczmarek. Saszetką pełną pieniędzy pod waszą szatkę. Dzisiaj tu w Gazecie Wyborczej, że po meczu stałem pod waszą szatką już saszetką wypchaną pieniędzy. Wiesz co mnie dziś to interesuje, Tak prezes Bełchatowa, pan Zdzisław Drobniewski, ustosunkowywał się w rozmowie z Leszkiem Jeziorskim do teorii tworzonych przed tym meczem przez dziennikarzy. Nie, żadnej motywacji, bo to jest normalny mecz. Normalny mecz? Normalny mecz o bardzo zaostrzonej, można powiedzieć, no wiadomo, kończymy ligę i musimy ten mecz wygrać, żeby zostać w lidze. Cały czas, od samego początku, panowie. Arbitrem tego spotkania był pan Tomasz Mikulski z Lublina. Proszę dać mi szansę posędziowania tego meczu dobrze. Proszę mi nie przeszkadzać. Niech wygra lepszy. Olbrzymie emocje, wielka stawka i początek tego spotkania. 8 minuta meczu. Kuras. To już Piotrowski. Solnica. Faulowany napastnik Szczecinian przez Bartosza Chińca. I pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. To już 20 minuta gry. Stolarczyk do Pokładowskiego. Pokładowski. Błąd defensywy Bełchatowa. Solnica i wspaniale Krupski. Raz jeszcze dośrodkowanie Pokładowskiego tutaj. Ograny Piotr Szarpak. I świetna interwencja Krupskiego. W 27 minucie zaatakowali Bełchatowianie. Patalan do Berensteina. Ten ładnie poradził sobie z 2 piłkarzami Szczecinian, ale ostatecznie portowcy zażegnali niebezpieczeństwo. 31 minuta. Mandrysz, Dymkowski i znów lepszy Jarosław Krupski. W ekwilibrystyczny sposób strzelał napastnik portowców. A to spotkanie z trybun śledził były piłkarz Pogoni, Dariusz Schubert. 11 minut do końca pierwszej części spotkania. Solnica, Piotrowski. Nie dał rady Dymkowski. Jeszcze jest Pokładowski i znów lepszy Krupski. W Szczecinie po 45 minutach walki o ligowy byt było 0-0. Skończyliśmy sezon w Lommel szczęśliwie. Ja skończyłem kontrakt, korzystając z urlopu i ładnej pogody tutaj. Szedłem na stadion dopingować kolegów swoich. Tym bardziej, że jest to ważny mecz dla mojej byłej drużyny, dla Szczecina. No i myślę, że się skończy zwycięstwem w Pogoni. Pierwsza szansa dla portosu po przerwie. Mandrysz i nie bez kłopotów, ale radzi sobie Krupski. I
Piłka jeszcze nieprzyjemnie skozłowała przed bramkarzem Bełchatowa. 120 sekund później kolejna akcja Szczecinian. Wybijana piłka przez defensorów Bełchatowa. Stolarczyk, Solnica, Kuras. Do Drumlaka, Drumlak i poprzeczka ratuje piłkarzy z Bełchatowa. Pięćdziesiąta dziewiąta minuta meczu. Fornalak. Jest Kuras, ładnie dostrzegł Drumlaka i tym razem świetnie interweniujący Krupski. Godzina gry za nami w Szczecinie, w dalszym ciągu w meczu Pogoń Bełchatów 0-0. Dawaj, Mario, 64 minuta, rzut rożny dla gospodarzy, Mandrysz, Stolarczyk zagrywa ręką, piłka w siatce. Oczywiście tej bramki pan Tomasz Mikulski z Lublina nie uznał, ale że wcześniej Maciej Stolarczyk miał już żółtą kartkę na swoim koncie. Arbiter postanowił pokazać mu drugi żółty kartonik i mimo protestów graczy ze Szczecina przez ostatnie 25 minut gry musieli grać oni w dziesiątkę. A teraz jeszcze walka w powietrzu z Kinderisa i Stolarczyka i zagranie ręką szczecinianina. Sześćdziesiąta dziewiąta minuta meczu. Solnica, Kluzek. Prowadzony po przerwie Rycak. Mandrysz i Pogoń prowadzi 1-0. Szalona radość na stadionie przy ulicy Twardowskiego. Przepiękna akcja portowców. I bardzo precyzyjny strzał Piotra Mandrysza. W końcówce ruszyli Bełchatowianie. Wagner, Dykowski, w dalszym ciągu Maciej Bykowski, Wilczok, Jakubczak, Heda i wysoko ponad bramką Radosława Majdana. Bardzo zdenerwowany Maciej Stolarczyk, który czekał na swoich kolegów przy tunelu, a teraz jeszcze jedna szansa portowców. Błąd defensywy Bełchatowian, Piotr Mandysz w polu karnym, jeszcze Dariusz Solnica, ale ten strzał napastnika portowców wybija Bartosz Hinc. Olbrzymie zdenerwowanie na ławce Bełchatowa, błagalne modły portowców o końcowy gwizdek sędziego Mikulskiego. Jeszcze szansa, Krzynówka, ale to już koniec meczu. Portowcy w przyszłym sezonie grać będą w Ekstraklasie. Wybuch radości oczywiście w obozie portowców, a razem z działaczami, trenerami i piłkarzami cieszyli się jakże głośno ich kibice. Wystarczy pokazać stadion, aby móc zobaczyć, jaka jest wspaniała publiczność. Naprawdę jest to nasz 12 zawodnik i czy gramy naprawdę w osłabieniu, to naprawdę nie zmienia to faktu, że dalej gramy o zwycięstwo. Naprawdę cały zespół to wierzył i w konsekwencji udało się. Bramka Piotra Mandrysza, 3 punkty, utrzymanie w pierwszej lidze.